centimetre behind is Poland's Cyprian Merchigov, the European under 20 champion. Here he goes. One final go. Got to give it everything. What is this measurement? Cyprian Mrzygłód, student Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, przygotowuje się do lekkoatletycznych Mistrzostw Świata. W tym sezonie dostarczą nam niesamowitych emocji w konkursie rzutu oszczepem w ramach Mistrzostw Europy do lat 23. Zawodnik KS AZS AWFIS stanął na najwyższym stopniu podium z nowym rekordem mistrzostw, nowym rekordem Polski do lat 23 oraz nowym rekordem życiowym. W tym roku bardzo dużo jak gdyby pokazałem na tych zawodach międzynarodowych, ponieważ w Gawrze na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Młodzieżowych Europy, no zdobyłem pierwsze miejsce po dosyć zaciętym pojedynku. No nie było łatwo, bo w ostatniej kolejce musiałem pokazać się z najlepszej strony i wytrzymać presję. No udało się to zrobić i tak naprawdę no zrobiłem minimum, potwierdziłem na Mistrzostwa Świata i teraz zobaczymy, co będzie. No na razie jest dobrze i myślę, że ta forma będzie na Mistrzostwa Świata jeszcze lepsza. Na Mistrzostwa Świata będzie moim takim docelowym jak gdyby celem, który chcę osiągnąć, to pierwsza dwunastka, ponieważ no już pokazałem w tamtym roku w Berlinie, że potrafię przechodzić kwalifikacje dobrze i dobrze się też przygotować. No i no myślę, że to będzie taki główny cel, a jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, to jeszcze mamy czas, żeby tam się zakwalifikować, bo cały kolejny sezon w tym roku no, zabrakło 3 cm do tego, żeby już dostać duże Q. Jesteśmy właśnie na obiektach AWF-u, gdzie tak naprawdę trenuję tutaj na co dzień i uczelnia bardzo jak gdyby sprzyja moim treningom, ponieważ no, możemy praktycznie kiedy chcemy tutaj wejść i robić treningi. No jeżeli chodzi o samą uczelnię, też jestem studentem tutaj na AWF-ie gdańskim. No mogę powiedzieć, że no, uczelnia no, sprzyja sportowcom, ale no, też trzeba się poświęcić temu, bo jednak no, mamy bardzo dużo wyjazdów i też trzeba to pogodzić jakoś. Już niedługo w październiku są Mistrzostwa Świata w Katarze, w Doszy i będę tam brał udział naprawdę w Mistrzostwach Świata pierwszy raz w życiu na tak seniorskiej dużej imprezie i postaram się pokazać z jak najlepszej strony i też żeby gdański AWF też miał jak gdyby dużo pozytywów z tego i no pozdrawiam wszystkich serdecznie.